otwiera będzie wieżnica. Proszę, czy jest z nami pani skarbnik? Dosłownie parę sekund temu dzwoniłam. Czy ktoś z państwa radny chciałby jeszcze zabrać głos? Proszę, radny Zielonka. Bardzo dziękuję. Rozumiem, że poczekamy jeszcze chwilkę na dokumenty, które zagłosowałem przed przerwą. Pewnie je dostaniemy, więc poczekajmy. Natomiast, szanowni państwo, raczej do rady chciałbym się odnieść. Parafrazując troszeczkę to, co powiedział Damian, odnosząc się do tego, co powiedział Karol. I siedząc przez chwilę, nie odzywając się, obserwując bacznie to, co się dzieje, to, jak odpowiadają radni o tych niby wnioskach, o niby propozycjach do Wójta Żółckiego. Na komisji budżetowej gdzieś słyszałem też, że pan wójt zaproponował takie rzeczy samodzielnie, uważnie słuchające rady. Co wydaje mi się, że nie jest prawdą, bo przecież kilkukrotnie sam, a również i Karol Lech zwraca uwagę, że mieszkańcy ulicy Piaskowej nie cierpliwią się w związku z tym, że nie mają dostępu do wody i nie mają tego wodociągu, pomimo tego, że proszą w pismach, które też są paradoksalnie olewane, jeżeli mówimy o wodzie. Nie dostają odpowiedzi zwrotnej, kiedy można się spodziewać tej wody, czy w ogóle urząd ma jakiś plan, wydając możliwość decyzji o zabudowie przy tej ulicy, pozwalając się mieszkańcom budować, znosić domy, czy tam woda będzie. I tak się zastanawiam, jak to wszystko jest. I myślę sobie, że mam szczęście, że jestem w opozycji. Nikt na pewno nie stoi, nikt nie muszę akceptować tego, co mówi ktoś nakazowo, że mam głosować tak czy inaczej. Podejmuję decyzję suwerennie na podstawie własnych przemyśleń. To dzięki temu, że potrafię, umiem i mam możliwość, przede wszystkim mam możliwość samodzielnego myślenia, znalazłem dziś w tym zmienionym projekcie, który dziś rano przedłożyła przed Radę pani skarbnik, projekcie uchwały budżetowej, znalazłem pewną niedorzeczność dotyczącą Wójta Żółckiego i zagrożenia, że coś może się tam wydarzyć. Podzieliłem się z państwem radnymi moimi uwagami. Obym nie miał racji w tym wypadku, bo to jest sporo pieniędzy, które mogłyby wrócić do budżetu gminy jako dofinansowanie do kolejnych inwestycji. Myślę sobie, dobrze, że jestem w opozycji, bo mogę też powiedzieć otwarcie to, co myślę. Wiecie, że jestem w tej kwestii aktywny. Dzielę się z wami moimi przemyśleniami odnośnie projektów budżetowych. Zastanawiam się też, dlaczego tak jestem krytykowany przez was tym, że mówię za dużo, że pojawiam się na komisji budżetowej. Świętym prawem prawnego jest to, że może uczestniczyć w życiu politycznym, czy jak to powiedzieć, samorządowym urzędu gminy. I nie zgadzam się z tym, co powiedział pan mecenas, bo znane mi są przynajmniej dwie inne wykładnie niezależnych mecenasów, tak by się mogło wydawać, które były wcześniej, z którymi też się zgadzaliśmy. A dotyczyły bezpośrednio statusu o tym, co może radny i na której komisji może się pojawić i gdzie może zabrać głos w dyskusji. Jak zwróciliście pewnie uwagę, względem tego, co powiedziałem, czy powiedział Damian Czarnecki, to można było o tym porozmawiać wcześniej. Pani skarbnik miałaby chwilkę czasu na to, żeby przygotować informację zwrotną, jakieś pytanie, bo wszystko to miałem przygotowane. Co też wyraźnie zaakcentowałem, przychodząc na komisję, że mam pytania. Jeszcze przed rozpoczęciem obrad, bo bodajże w przerwie, która była krótko ogłoszona. Więc poszedłem tam po to, żeby ta dzisiejsza sesja była krótsza. Nie wiem, jaką kompetencję, umiejętność ma radny Lisyk,
wiedząc, co mi siedzi w głowie i wiedząc, że to na pewno by długo trwało, bo to jest nieetyczne z jego strony, jeszcze też go nie ma, jak trudno się mówi o obecnym. Ale szanowni Państwo, tak przytaczając genezę tej całej sytuacji, to zwróćcie uwagę, że to dzięki temu, że opozycja, która myśli według własnych zasad, nie jest skrępowana niczym, zwróciła Waszą uwagę w budżecie we wrześniu, że 500, czy w październiku, przepraszam, że 500 tysięcy, które wpłynęło z RFIN-u, to są pieniądze, które powinny być na inwestycje przeznaczone. Co Wy zrobiliście? Zagłosowaliście za budżetem, który były rozdane na konsumpcję bieżącą. Jakie inwestycje? Na świecie. To dzięki temu, że my krzyczeliśmy głośno, że naszymi głosami ten budżet wtedy nie przeszedł. Pan Wójt miał czas na zastanowienie się, podjęcie trochę innej decyzji, właściwie zupełnie innej decyzji, zastanowienie się, co robi źle. To my zwróciliśmy uwagę, że robi źle. Panie radny Kruszduk, dlaczego pan nie chciał inwestycji z tych pieniędzy, 500 tysięcy? Zagłosował pan za budżetem, w którym te pieniądze były przeznaczone na jedzenie. Chodzi pan po swojej miejscowości i opowiada wszystkim, że to właśnie opozycja nie chciała drogi w pańskiej, przez pańską miejscowość. Bo co nie jest prawdą? Co nie jest prawdą i dobrze pan wie, oszukuje pan swoich wyborców. Czemu teraz pan nie chciał tych pieniędzy na inwestycje w gminie? Odpowie pan? Czemu chciał pan zagłosować za tym, żeby one były przeznaczone na śmieci? Te 500 tysięcy, które dostajesz od Morawieckiego. Słucham. Wie pan, by miał było głosowanie na... Pytanie brzmi inne. Gdzieś pan na następne pytanie nie potrafi odpowiedzieć. No, więc jeżeli chodzi o kwestię równego traktowania. Agnieszko, teraz pytanie do ciebie. W momencie, kiedy procesowaliśmy uchwałę intencyjną, o której powiedział radny Czarnecki w czerwcu, dotyczącą inwestycji za przeszło 700 tysięcy, podnosiłaś pierwsza alarm, że to nie jest równomierny rozwój gminy, że chcemy pieniądze tylko na swoje okręgi. Co powiedział Czarnecki dzisiaj? Cieszę się, że te pieniądze są przeznaczone na okręgi, w których Wy jesteście radnymi. Jeszcze pan wójt zgrabnie powiedział, że to dzięki zabiegom Waszym. Nikt z Was tutaj, jak rozpytywał Was Damian, nie powiedział, że złożył wniosek. Nikt. Więc jeżeli chodzi o Waszą prawdomówność, o Waszą proszę nie jesteś na ten moment, proszę zachować dystans. Czekam na mikrofon, no, to proszę usiąść, proszę. O czym Pani Przewodnicząca... Lepiej jest słychać dzięki temu dystans. Szanowni Państwo, proszę się uspokoić, mniej emocji. Czy możemy Panią zrealizować? Proszę naprawdę dokończyć, za chwilę czekam, że się przypadek Pana Maseczki. Za chwilę będzie mogę Pan na ten temat powiedzieć. Więc jeżeli chodzi o taki lawo, który Pani podnosiła, że to jest nierównomierny rozwój gminy, że co my robimy, że tylko chcemy wszystko pakować w swoje tereny. Teraz jest sytuacja odwrotna. Co ma Pani do powiedzenia? Za chwilę Pani będzie mogła powiedzieć. Szanowni Państwo, dzięki temu, że w tej Radzie w końcu pojawiła się prawdziwa opozycja, złożona z ludzi, którzy mają łeb na karku, którzy wiedzą, co mówią, którzy analizują dokumenty, czytają do sesji te, które dostają od urzędu i wiedzą, które są babole. I dzięki temu zwracają uwagę urzędnikom, że popełniają ciągle te same błędy. Zadajemy pytanie radnemu Kaludze, czy to są wszystkie pieniądze, które potrzebuje na inwestycje kostki. Tak, wszystkie. Po czym 2-3 miesiące później dokładamy drugie tyle. To my zauważamy pewne niedorzeczności. To my zwracamy uwagę na to, gdzie popełnione są błędy. No ale niestety, z racji tego, że jesteśmy w opozycji, a już taki żywot opozycji jest, że no, te głosy nie zawsze muszą być zrealizowane i wysłuchane. Po złożeniu takiego projektu uchwały intencyjnej, po przegłosowaniu nad ludzkim wysiłkiem, okazało się, że pan Wójt złożył wniosek do tego RIO słownego, które wycofało naszą uchwałę, tak? Mówiąc, że jest niezgodne, bo nie możemy w żaden sposób wpływać na budżet. Zaznaczam, że to była uchwała intencyjna, pokazująca, które inwestycje powinny być zrobione. Pan Wójt mówi o tym, że słucha nas, że wie, jakie są nasze potrzeby, nasze, czyli tak naprawdę mieszkańców. Bo my tu jesteśmy tylko dla nich. Zostaliśmy przez nich wybrani i dla nich realizujemy te rzeczy, z którymi do nas się zgłaszają. Piszą maile, dzwonią, spotykamy się na ulicy, na zakupach, w różnych miejscach. I okazuje się, że te rzeczy, z którymi do nas przychodzą, nie są realizowane z premedytacją. Więc wiedząc o tym, że pan Wójt, zarząd gminy, żeby już tak nie personalnie, zarząd gminy robi wszystko waszymi rękami, grupą radnych rządzących, waszymi rękami robi wszystko, żeby te nasze pomysły opozycji nie zostały zrealizowane, to powiem tak, do pojednania rady nie dojdzie, licząc na to, że to jest przekorne i w końcu nastąpi. Nie, też nie pójdzie się po
żeby zastanowić się, czy ten kierunek, który obraliście, jest słuszny. Czy to, co dostajecie jako wstęp informacji i przekaz sposobu głosowań, jest zasadny. Bo to nie jest etyczne. Jeszcze raz wam przypomnę, pomyślcie, odszukajcie w głowie informacji dotyczących tego, na ile błędów zwróciliśmy. W ciągu tych 2 lat zwróciliśmy uwagę. Ile z nich zostało skorygowanych? To my zwróciliśmy uwagę, że w tym roku nie wolno przegłosować, że trzeba być wyrzucić z uchwały budżetowej 1 050 000 kredytów, bo zostanie skonsumowany. I najdalej na minionej sesji dowiedzieliście się, że kredyt został zaciągnięty w ostatniej chwili po to, żeby w kolejnym budżecie stanowił wolne środki. Wójt was oszukuje, mówiąc, że nie ma pieniędzy, po czym na minionej sesji wyciągał 1 500 000 z kieszeni, które trzymał tam cały czas, bo są to wolne środki z 2019, więc one nie urodziły się w połowie roku 2020. Podatki nie wzrosły. Nie wzrosły podatki, bo ich nie podnosimy. Nie sprzedajemy też lokali, podnosimy różne inne rzeczy, które tak naprawdę służą ku temu, żeby ten budżet gminy był dobry. Jaka opozycja, która działałaby na szkodę gminy, działałaby w ten sposób? Kto by poszedł w tym kierunku, żeby działać jako dywersant, czy próbować rozwijać jakieś sytuacje? To my Komisją Rewizyjną zwracamy uwagę na błędy. To my w Komisji Rewizyjnej znajdujemy kawałek drogi, który był kupiony uchwałą Rady Gminy, a opisany i wciągnięty w fundusz sołecki z 2020. Tak, Mariusz, było? Byłeś w pracy tej komisji. Tylko brakuje państwu troszeczkę odwagi. A może jeżeli to nie jest odwaga, bo ją macie, to brakuje wam samodzielności. Przepraszam za te gorzkie słowa, ale dziś naprawdę nie rozumiemy waszej postawy. Absolutnie nie rozumiem waszej postawy. I Karol, teraz do ciebie personalnie. Nie chciałbym, żeby się nazywał to w taki sposób, z takim lekceważeniem, bo ktoś komuś na komisji nie dał głosu i ma z tym duży problem. Jeżeli masz jakiś problem, to porozmawiajmy na ten temat. Ale nie chciałbym, żebyś to w ten sposób artykułował, bo nie wyraża się w taki sposób o nikim uczestniczącym w tej radzie. Więc szanowni państwo, liczę na to, że będziecie liczyć się z tym, co mówi opozycja, co mówi Czarnecki o budżecie, co mówi Matejski o sytuacjach historycznych, do czego one de facto doprowadziły. Tylko tyle i aż tyle. Dziękuję. Dziękuję. Proszę radny Matejski, później była radna Moskowicz i dopiero pytanie radny Wisek. W sumie panie przewodniczący, to pan radny zadał to pytanie, ale panie wiceprzewodniczący, nie było pana wtedy na tej sesji. I tylko panu przypomnę, że my właśnie przeciwstawiliśmy się temu, żeby pieniądze pana premiera Morawieckiego, które wszyscy wiedzieliśmy, że są przeznaczone na inwestycje, żeby nie były przejedzone. I dlatego teraz niektórzy mieszkańcy wraz z radnymi i rejonów będą się cieszyli. Z inwestycji. Ja bym chciał, żeby wszystkie te inwestycje były zrobione, bo na osiedlu nie były zrobione. 11 było przed wyborami pokazane. Wielki szum był, wielkie alarmy, do tyle będzie zrobione, żeby wybory były. Zabrane, zlikwidowane, nie zrobione 11, panie Karol. Pożyjemy, poczekamy, zobaczymy, bo pana wtedy nie było na sesji, to pana też usprawiedliwia, a myśmy chyba dzisiaj o to, żeby te pieniądze były na inwestycje przekazane. Na inwestycje. A miałbyś, to wpisane były w uchwałę budżetową na inne cele. Gdybyśmy tego nie gdybyśmy to przegłosowali, nie mielibyśmy dzisiaj inwestycji, panie Karol. Pani po prostu
i Domkier, z jej inicjatywy również wnioski wpływały do urzędu gminy, o czym pan wójt wiedział. A nie tak jak tutaj pan radny Zielonka ciągle przypisuje, to grupa radnych, to my, to my. No to nie jest tak. Dziękuję, tyle mam się pracy wypowiedzenia. A po co? Proszę o odwrócę mi dawno, że chcę się kończyć. Pani Agnieszko, bez mikrofonu, ale tak, tak wyrażę, że do pani też tam dotarło. Czy w dniu 30 października, panie wójcie? Nie, proszę założyć maskę. Chciałbym być dobrze słyszany, przepraszam, ale nie przemieszczam się, także proszę o wymożenie. Proszę. Panie wójcie, czy w dniu 30 października? Panie radny, jest to dziękuję. Żeby nie było tak zarażenia. Dziękuję. Panie wójcie, czy w dniu 30 października, kiedy została podjęta decyzja o utworzeniu komisji doraźnej, wniosek na remont sali gimnastycznej w Rudzie był już złożony? Panie Przewodniczący!
brało udział 12 radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie, nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciw. Dziękuję. Przechodzimy do następnego punktu. Szanowni Państwo, uchwała w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Dużej Bystrica na lata 2020-2026. Przewodnicząca komisji odczytała przy poprzedniej uchwale opinię komisji budżetowej. Proszę, oddaję głos panu burmistrzowi. Halo, urząd, panie wójcie. Panie skarbnik, jest tylko, żeby mikrofon włączyła. Proszę o włączenie mikrofonu w urzędzie. Słychać proszę. Panie skarbnik, rozumiem, że pani w imieniu pana wójta będzie, tak? Dobrze, to proszę.
odnośnie WPF-u, znaczy już wiem, że to jest wyrażenie sposób, ale narzucił mi się taki jeden punkt. Montaż grzejników bloki od 1 do 8 i numer 12. I w limicie 20-20 jest 20 tysięcy złotych, a w projekcie na 25 i tutaj dalej już limit 21-22-23 jest 0. Czyli limit zobowiązań 20 tysięcy. A w projekcie na 21 umieściliście jeszcze dodatkowo 10 tysięcy złotych na grzejniki, czyli ta sama pozycja, to samo przedsięwzięcie. Proszę mi wytłumaczyć, nam wytłumaczyć, jak ten WPF ma się do aktualnej, czy to jest tylko projekt budżetu, dlaczego nie jest założony limit na 21 rok, skoro w budżecie, w projekcie budżetu na 21 jest to 10 tysięcy. Następne pytanie mi się nasuwa, wszystkie bloki są uruchomione, a my dokładamy 10 tysięcy na przyszły rok na montaż grzejników. Nie wiem, czyli co, teraz są niezamontowane na okres zimowy? No nie, mam trochę pytań odnośnie jednej pozycji, która jest dla mnie nielogiczna. Zrobione wszystko w powiedzmy roku 18, a my przygotowaliśmy to wszystko w
19, czyli my podpisywaliśmy się znowu pod fikcją budżetową. Czy teraz ten proceder znowu jest? Bo mnie się wydaje, że to jest stosowane na gminie. Thank you.
No pięknie, 3 minuty do końca karty pamięci. 3 minuty do końca karty pamięci. Dobra, 2 minuty jeszcze tylko zostało. A nie wyłączony wylądowany. A teraz muszę to już pokombinować. Szucę, wszystko. Chyba nie będzie. Nie jest tam komisja.